O, jakaś nowa mapa, od nowa tym razem. To już pamiętam tą w zasadzie mapę, że no jak sami widzicie, po jednej stronie mamy te tereny pustynne, a po drugiej stronie tereny zalesione, nowoczesne. Właśnie granica, powiedzmy USA oraz Meksyku, hech, nie wiem, coś w tym stylu. Pamiętam, że było raz takie zdjęcie i okazało się, że ta nowoczesna to było jednak Meksyk. Dobra, więc powiedzmy, że tu wylądujemy. No i ciśniemy na samą rozgrywkę, w zasadzie z jakiej ja broni teraz uderzam. Chyba gram tym samym medykiem, co nie jest w sumie najlepszym wyborem. Są jeszcze jakieś tam inne klasy z lepszymi broniami, ale na samym starcie przynajmniej zobaczymy sobie, jak ta mapa w ogóle się prezentuje. Rozpoczynamy na tych terenach pustynnych, które w sumie wyglądają całkiem nieźle, trzeba przyznać. Spójrzcie tylko na te wszystkie tekstury. Nie ma w zasadzie tragedii i już 70 metrów od nas mamy jakiś wrogów, więc z pewnością trzeba będzie uważać. Już mogą być jacyś przeciwnicy, proszę ba... Chyba jednego żem zamordował, tak, ale było ich zbyt wielu, niestety. Więc to było na tyle na samym starcie, już raczej nic nie zyskamy. Postaram się może jakimś snajperem zagrać. Myślę, że to by było całkiem niezłe na tą mapę. Snajper, dobra, i gdzie wylądujemy? A może teraz z tej strony? Najlepiej pokazać mapę chyba z każdej strony, powiedzmy. Tym razem jakaś latarnia się okazuje. Nie spodziewałem się latarni w zasadzie na pustyni, ale no trudno. Kurde, ale przychodzą czasami ci żołnierze. Raz oberwał. Ta snajperka aż tak mocno nie strzela, to trzeba na dwa strzały kogoś uderzyć, dopiero wtedy jest taka możliwość zabicia. Dobra, załatwiony, ale mam mało zdrowia. Ciekawi mnie jeszcze, czy dałoby radę jakiś inny celownik zamontować. Nie, to by było bardzo słabe. Jakiś pośredni może by się przydał, coś w tym stylu. Może wtedy. Tam mamy jeszcze kogoś, ale... O, jest i headshot. Może dałoby radę jeszcze piętro wyżej się wspiąć, zaraz, zaraz. Kurde. O, dałoby radę, okej. No i ten punkt B1 jest przeciwników cały czas, tak? Może zrobię jakąś magiczną flankę i tego nie odkryją. Nie, to już są wszyscy nasi, z tego co widzę. Więc na razie dajemy radę. Punkt został chyba przyjęty, zaraz będzie. Nasze oddziały atakują cele... No a to jest jednak jedna z bardziej otwartych map, jak sami widzicie. Wiem, możliwości, ten pierwszy odcinek, jaki nagrywałem, był w sumie na bardziej... trochę mniejszej mapie, z tego co widziałem. Właśnie taka przede wszystkim dżungla. A tu jednak bardziej otwarte tereny, tak to przynajmniej wygląda, bardziej dobra na snajpera. Więc zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. W takim razie, gdzie by sobie jeszcze przejść? My osobiście jesteśmy... Już się totalnie zgubiłem, chyba byliśmy gdzieś na B1. A, tędy jesteśmy, to jest właśnie ta biała kropka. Wow, 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 zaraz, zaraz. Ja chcę wejść do środka, kolesie. Pojechali! No nie, wrogowie! Porąbane! Nie, no kurde! Gdybym wsiadł! Co oni zrobili? Salto wokół mnie i sobie pojechali nasi, kurde, ale bez nadzieja. Więc to było w sumie na tyle, na tą miejscówkę. Co by sobie jeszcze zobaczyć? Czy tu dałoby jeszcze radę zobaczyć na samym wstępie? Nie wiem, takie bardziej pasywne podejście. Czy jest w ogóle jakiś samochód albo coś w tym stylu? Myślę, że się coś zrespi, ale nie ma takiej możliwości, kurde. W takim razie będę musiał na piechotę gdzieś przejść. Chwila, moment. O kurde, ktoś do mnie strzela. Z której to strony mamy przeciwnika? Dobra, załatwiony, proszę bardzo. A, to do swojego strzałem, z tego co widzę. Na takie super dalekie odległości nie ma zaznaczone. Kto to jest? Dopiero jak właśnie przybliżę, to ta kropka była. A na samym początku tego nie widziałem. Kurde, jakie się strzelaniny dzieją na każdym kroku, ale to jest taka miejscówka dla tych snajperów. To jest po prostu idealna mapa.
Mogę sobie w tym miejscu po prostu kampić i tyle. Tylko że w ogóle nie widzę przeciwników. A tam jeszcze są właśnie te wszystkie akcje. No, gdybym tak do kogoś dostrzelił, to by było dosyć ciekawe. No to są ci wszyscy snajperzy. Kurde. Raz koleś oberwał. Znowu w swojego strzelił, niestety. W takim razie, nie wiem, zróbmy jakąś może... jakieś skróty, bo się dużo niestety nie dzieje w tym miejscu. Ciężko nam jakiegokolwiek headshota dostrzelić. Udało nam się zająć sektor Charlie. Mam jeszcze jakichś wrogów? Wróg stracił większość w sektorze. Wspaniała sprawa. Gdzie my w zasadzie teraz idziemy? Ciężko w zasadzie zauważyć tą swoją kreskę. Czasami jak się właśnie tą mapę podgląda. Może powinna być trochę większa. Dobra, w każdym razie chodźmy na punkt starcia. A zaraz jesteśmy koło punktu D teraz. Czyli teraz będziemy atakowali na kolejne rejony. Czyż kogoś tam widać? Nasi tam tylko dewastują drzewa i tyle. No i teraz tereny, jak sami widzicie, bardziej przystępne, zielone. Wspaniała grafika. Więc zaraz zobaczymy, jak wrogowie się w tym miejscu skampili. Coś tam chyba na tym bloku było widać. Chwila, moment. Nie da rady tam w ogóle jakkolwiek wkroczyć. Chyba za szybą jeszcze był jeden przeciwnik. Nie da rady tak dostrzelić. No w sumie dosyć ciekawa, różnorodna mapa. Nie wiem, co wy o tym wszystkim sądzicie. Kurde, już do mnie strzelają. Dajcie spokój. Nie wiem, czy ja się w tym miejscu odpowiednio skampię. W takim rowie byłoby trochę ryzykownie. No nie wiem. Skracamy dystans. Jaki snajper do mnie strzał? A nie wiem, z której strony, tamtędy? Raz oberwał jeden. No tam się jeszcze jakoś ruszają, ciężko w sumie stwierdzić. O, what the hell? Strzelam do wroga! I nagle helikopter pod celownik mi podchodzi. Co jest nie tak z tą rozgrywką? Nas próbują przejechać, nie, tak prosto. Mamy jakiś pistolecik albo coś w tym stylu? Co jest? Nie miałem pistoletu pod dwójką i ktoś mnie zastrzelił jeszcze z daleka. Więc to było chyba na tyle. O, i mamy kolejny punkt, tym razem pod E sobie się zrespimy, tym razem w jakiś magazynek dla odmiany. Trochę mniej FPS-ów jest w niektórych takich lokacjach, jak się właśnie dużo rzeczy dzieje, jakieś jeszcze odblaski od podłogi. To trochę to gorzej wygląda. No tam na pustyni były znacząco lepsze FPS-y. Dobra, do tego punktu D trzeba się bez wątpienia dostać. Tylko jak to zrobić? Jakiś high ground przewagi najlepiej. Też jakiś kwas, wolę do tego chyba nie wchodzić. To było dosyć ryzykowne. No nie, mam jeszcze jednak jakiś pistolecik. Nie zdążyłem wyjąć wcześniej. Co jest? Interakcja? A, mogę się schować. To w sumie dosyć ciekawe. Jeżeli byśmy chcieli zagrać na jakiegoś ninja. Nie, tam już nikogo nie ma. No do tego punktu D trzeba się jakkolwiek dostać. Nikogo nie widać. Gdzie są wrogowie? Tylko widzę, że nasi jacyś nacierają. No to helikopter wroga, tak, wroga, rzeczywiście, kurde. Nie, nie da rady go zastrzelić, to trzeba z rakietnicy jakiejś. Nie, w każdym razie takie zwiedzanie świata, naprawdę, kurde. Graty? Kurde! Muszę jakąś regenerację zdrowia mieć. Przejęli kontrolę nad sektorem Charlie.
Daliśmy radę pistolecikiem, kurde. Ale było blisko. Teraz muszę się zregenerować jakkolwiek. Kurde! Nie mogę wejść bardziej, wychodzę z tekstur. Stracono kontrolę nad celem Echo 1. Echo? Kurde, z nami! Tam gdzie się respiłem, tam od razu nas załatwili. W każdym razie pójdźmy sobie na jakieś nowe lokacje może. No to debym jeszcze poszedł przy okazji. Przez jakieś bardziej zielone tereny. Bez przerwy jakieś jeszcze rakiety nad nami fruwają, nie jest bezpiecznie. Ktoś tam jest piętro wyżej. Gdzieś tam na górze jakiś snajp... O, zabity, proszę bardzo. O, muszę się gdzieś schować. Teraz gdzie mamy wrogów? Tam? Ach, kurde! Ale nam flankę zrobił, no nie było szans nawet. Kto by się spodziewał, że z respa sobie koleś przyjdzie i tyle. Halo? Ratunku! Ktoś nam pomoże? Ten spontanem sobie jeździ i tyle, pajac. Dobra, to było na tyle chyba. Niestety nam nie pomogą. Pograne już. Wróg was przytłoczył. Musimy się pogodzić z porażką i wycofać, póki jeszcze można. Nie chcę dalej walczyć. Co to ma znaczyć? Dobra, w takim razie jeszcze jedna mapa, tym razem Klepsydra położona w Katarze, z tego co widziałem. Więc dosyć podobne mapy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miasto Doha zostało ewakuowane z powodu silnych burz piaskowych. Na tym obszarze znajdują się jednak ważne cele, które musimy zabezpieczyć, nim Amerykanie nas uprzedzą. Odzyskamy je, lecz wasza obecność w oznaczonych obszarach jest niezbędna do odparcia amerykańskiej agresji. W misji pomogą wam inne oddziały. Transport już czeka. To ciekawa sprawa w sumie, mamy zupełnie jakieś inne bronie przy okazji. No dobra, mógłbym jakieś inne jeszcze gadżety. Dobra, mamy apteczkę, spoko. Jakaś broń samopowtarzalna. No spróbujemy z tego zagrać. To jest chyba ta najlepsza ze wszystkich, co mi się najbardziej podobała. To na pół snajperka. Tak można pojedynczo właśnie strzelać. Dobra, więc proszę bardzo, dałoby radę jeszcze zmienić jakiś inny celownik, ale w sumie chyba ten, który mam obecnie, jest nieco lepszy. Więc teraz pytanie, gdzie by pójść w tym całym otwartym świecie? Wszyscy idą od razu na punkt D, z tego co widzę, więc niech będzie i tak. Chociaż D jest bardzo daleko od nas, raczej C jest jakoś bliżej, tędy, okej? Sprzymierzeńcy zabezpieczają cel Charlie 1. Zajęli całość sektora Delta. W takim razie będzie wojna na B. O tym brawo przede wszystkim. Widzę, że już nasi próbują to jakkolwiek przejąć na szybkości. Więc zobaczmy, jak właśnie ta cała mapa wygląda. Od tego chyba jest ta cała Klepsydra, tak się właśnie ta mapa nazywa. Mamy do czynienia z takimi ciekawymi pomnikami, czy tam jak to nazwać. Monumentami. Więc ciekawie się to prezentuje. Jeszcze jakieś mosty, wszystko zostało zasypane. No i w punkcie brawo będzie ewidentnie największa wojna. Chyba jakoś tam widziałem, mamy kilku. Dobra, ta broń jest 100 razy lepsza niż tamta snajperka, dajcie spokój, to jest bez porównania dosłownie. Moim zdaniem to jest bez porównania. Próbowałem jeszcze tam zagrać jakąś jedną rozgrywkę tą snajperką, ale bardzo ciężko się tym gra. W szczególności, że trzeba dwa strzały wcelować. Te właśnie w ciało zwyczajne. Headshotem dopiero za jednym strzałem się morduje. Więc snajperki moim zdaniem prezentują się naprawdę bardzo słabo. A ta broń jest tak, nie wiem, dwa razy mocniejsza, naprawdę, niesłychana sprawa. Mogę się jeszcze pod czwórką leczyć, jest taka możliwość. Tutaj! Zostało już niewiele sektorów, kontrolujemy większość. Zaraz, to jest poduszkowiec przeciwnika, z tego co widzę. Żeby mnie nie zaobserwowali. Zabezpieczony. Siły
USA uderzyły na cel. Brawo 1. Tam był jeszcze jeden? Tam głowy wychyla koleś, naprawdę. Come on, koleś. No mamy do czynienia ze snajperem i... nie mogę się na nim skupić. Co on w ogóle robi? Tam nogi jakieś mu wyssają, tylko i tyle. Dobra, załatwiony nareszcie, warto było czekać. Osłaniajcie mnie! Teraz gdzie kolejni? A to już się nasi respią bez przerwy w tej lokacji. Więc ten punkt został w zasadzie, gdzie my jesteśmy, już B został załatwiony. Trzeba im jakieś inne przyjąć, może pod Delta, pod D i wtedy. A to jest moim zdaniem niesłychana sprawa. Ta broń jest tak mocna. Wcześniej próbowałem z tego jakkolwiek rozgrywać i zawsze bardzo dobrze mi idzie. No, tej snajperki niekoniecznie polecam, chyba że ktoś ma naprawdę bardzo dobrego cela i jest pewien swoich strzałów. Dobra, z kim mamy teraz do czynienia? Tamten punkt D jest jeszcze do... A to jest czołg wroga, dobra, pozdrawiam serdecznie. Się skampiłem koło niego najlepiej. O mój Boże. Dobra, więc to było tyle, jeżeli chodzi o tą lokację. Dobra, więc do odmiany zobaczmy sobie może jeszcze ten punkt na tym stadionie, z tego co widzę, tak to się prezentuje, więc zobaczmy, co się w tym miejscu w ogóle... Co w tym miejscu można w ogóle znaleźć? Jeszcze jakieś osiągnięcie, żołnierz piechoty, dziękuję serdecznie. Więc po prostu ogromny stadion, ale należy całkowicie do nas. Znaczy jeden punkt jest przejmowany. Co? Łodech! Czy wy sobie żarty robicie? Koleś wjechał... Dlaczego koleś wjechał do stadionu? Że jak? Nie, już myślę, że wszystko widziałem. Nie. Pomocy. Jakiś jeszcze gaz puszczają. O co w ogóle chodzi? To jest ciekawa sprawa. Atakują cel Alfa 2. Opasność poblizości! Nie pytajcie pomóc! Załadowuję! Kurde, jeszcze z boku najgorzej. Ach, kurde, nawet nie zdążyłem jeszcze użyć apteczki. A może reanimację dostaniemy? Dobra, okej. W takim razie rzucamy naszym. Co to jest? Myślę, że granat już jakiś leży przeciwnika. Dobra, w każdym razie trzeba A1 jeszcze punkt przejąć. Chwila, moment, to jest przeciwnik? Ktoś tam przed chwilą był. Granat leci! Alfa 3. Jeszcze nam flankę wykonali jakąś. Dobra, w takim razie trzeba na ten A1 się jakkolwiek dostać. Dobra, załatwień, tak jest, ale mordujemy. Aj, jeszcze inny był na blisko, już chciałem się uleczyć. Ale ta broń jest tak dobra, tak mi się właśnie podoba mocno, że nie wiem. Muszę sobie jeszcze częściej właśnie jakkolwiek rozgrywać. A to już jest po gierce, najgorzej, 24 punkty. To już nie zdążę nic zrobić więcej. Chyba że jeszcze wjadę jakoś na jakiś punkt i tyle. Nawet nie otwieram spadochronu. Come on. Zajęli cały sektor czarny. Ach, nie dałem rady już więcej, dobra. Co, bo w zasadzie chyba na tyle na dzisiejszy materiał. Udało mi się już wygrać dwie mapy. Właśnie takie bardziej pustynne, więc jeżeli materiał wam się spodobał, zostawiajcie lajki, sobie dzwonki. Będę starał się nagrywać kolejne codziennie wychodzące odcinki z tej gry oraz z innych gier. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, no i do jutra!